Zacznę od przedstawienia naszych gości. Są z nami od prawej strony Adam Olejnik z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka, działającego przy największej w Europie. Jeśli się mylę, bo moja wiedza może być zwiększona, największej w Europie kopalni, elektrowni opalanej węglem brunatnym, czyli w Bogatowie. Jest z nami Piotr Krecik-Kret, charyzmatyczna postać, strażnik miejski, działacz porozumienia pracowniczego. Jest z nami wreszcie równie charakterystyczny Jarek Przęczek, znany Państwu, przynajmniej części z Państwa, z wywiadu Nowego Obywatela, z filmu Moje Miejsce, ale także pewnie z różnych innych miejsc, aktywny działacz związkowy, działacz Związku Meblarzy Rzeczpospolitej. I jest z nami także pan Michał Kukuła z Solidarności. W Klastawie, w jednym z zakładów produkujących na potrzeby koncernu IKEA. I żeby tutaj zadośćuczynić temu tytułowi spotkania, które ma się skupić na tych kwestiach, których się w telewizji raczej nie zobaczy, bo zobaczy się w krzywym zwierciadle, no to chciałem zacząć od pytania o konsekwencje pracowniowskowe. Każdy z panów za to, w związku z tym, że jest działaczem związkowym, musiał poświęcić czas, zdrowie, pieniądze, dużo wysiłków. Część tutaj kolegów miała bardzo nieprzyjemne życiowe sytuacje w związku z tym właśnie, że chcieli bronić swoich praw i praw swoich koleżanek i kolegów. Więc parę słów na ten temat, ponieważ gdybym mieli sobie budować taki obraz życia związkowca na podstawie takich przynajmniej tych najbardziej tendencyjnych przykładów telewizyjnych, no to związkowiec ma klawę życie. Tak, nie musi pracować, tylko musi przemawiać od czasu do czasu i tam wskazywać, którą oponę spalić, w jakiej kolejności. Ma autosłupowe, wysoką pensję, no i zasadniczo po prostu jest takim etatowym pieniaczem. I chciałem zapytać, jak w rzeczywistości po prostu wygląda, ile państwo z tego bycia związkowcem, panowie, koledzy, macie, a ile musieliście od siebie dać i poświęcić. Witam Państwa, Adam Olejnik. No nie jest tak do końca, jak tutaj kolega przedstawił, że wszystko jest takie piękne, różowe, kolorowe. Moim zdaniem związkowcem trzeba być, tak? Trzeba się urodzić, można powiedzieć. Tego się nie da nauczyć, tego się nie nauczy w żadnej szkole. Trzeba mieć charyzmę, trzeba mieć werwę, przekonanie, zaufanie przede wszystkim do pracowników. Ja reprezentuję Międzyzakładowy Związek Zawodowy Odkrywka przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka akcyjna KWP Bogatów, kopalnia Bogatów. Tak jak kolega tutaj powiedział, największa w Europie, kopalnia i elektrownia. Zresztą niedaleko Łodzi. Związek mój liczy 1400 członków. Działam na 9 etatach, także nie jest to tak piękne i słodkie, jak się mówi, że związkowcy zarabiają krocie, tyle jak ministrowie i tak dalej. Nie jest to prawdą. Przede wszystkim działam w kopalni. Jest to spółka PGE, która jest naszą macierzystą jednostką związkową i 9 spółkach zależnych, gdzie pracownicy pracują na umowy śmieciowe. Często zarabiają minimalną płacę i tutaj jest najwięcej problemów, tak? Najwięcej problemów związanych ze spółkami zależnymi Polskiej Grupy Energetycznej. Jeśli chodzi o nasze apanaże, no, mogę powiedzieć tak, my tutaj oczywiście w kopalni Bogatów jest coś takiego jak zakładowy układ zbiorowy pracy, na pewno wszyscy Państwo wiedzą, o co chodzi. Ten układ zakładowy został wywalczony, muszę podkreślić, nie dany, przez związki zawodowe rękoma pracowników. To pracownicy sobie sami zagwarantowali to przez falę strajków w latach 80., 90. Gdyż, jak Państwo na pewno wiecie, no, kopalnia, w ogóle sektor energetyczny jest sektorem państwowym i podlegał wielu restrukturyzacjom, prywatyzacjom. Na różne sposoby chcieli nas rozgrabić, tak? Sprzedać, kupić i tak dalej przez RWE, CEZY i inne firmy energetyczne w Europie. No do tej pory nie udało się to nikomu. Jesteśmy nadal spółką Skarbu Państwa, choć już z 12 tysięcy pracowników, którzy pracowali w kopalni Bogatów w latach 80. zostało nas tylko 5,5 tysiąca. No, dzieje się to w pewien sposób naturalny. Są to emerytury, są to zgony, no i zwolnienia, ale 52. Nigdy nie doszło w naszej kopalni do
restrukturyzacji opartej na wydzieleniu pracowników z artykułu 23 prim. Kodeksu pracy do spółek zależnych. I to jest nasz ogromny sukces jako podmiotu zawodowego, gdyż w pozostałych firmach, oddziałach grupy kapitałowej PGE takie kwestie miały miejsce. Były to przenoszenie pracowników zatrudnionych w elektrowniach, w kopalniach, do Opolu, czy w Turowie, czy w elektrowni Bełchatów. U nas w kopalni Bełchatów nigdy się to nikomu nie udało, żeby przenieść pracowników do spółek za dużo mniejsze pieniądze. No ale w związku z tym, że tych pracowników ubywało, wydzielono część obszarów działalności kopalni, wydzielono to do spółek zależnych, gdzie zostali zatrudnieni nowi pracownicy na tych właśnie, no nie można powiedzieć, bo te umowy śmieciowe są ograniczane do minimum i to w tej chwili występują odpowiednie spółek serwisowej zajmujące się sprzątaniem. Natomiast pozostałe spółki są zatrudnieni ludzie umowy o pracę. Te wynagrodzenia też staramy się w jakiś sposób konkretny podnosić do góry. Jeśli się nie da, to sięgamy nawet tych drastycznych środków, które nam daje ustawa o rozwiązaniu sporów zbiorowych. W roku ubiegłym mieliśmy strajk w jednej ze spółek, która zatrudnia 1300 pracowników, którzy wykonują również pracę na terenie kopalni Bełchatów. Zrobiliśmy strajk, przez który pracownicy uzyskali 250 zł na płacy zasadniczej, tak zwanej niejednorazowej wypłaty, a podwyżki, tak, wypłaty zasadniczej. Nie chcemy się uciekać do tak drastycznych kroków, ale no niestety niektórzy pracodawcy tego nie rozumieją. Jesteśmy związkiem bardzo radykalnym, opierającym swoje działania o prawo jeszcze istniejące. Jak wiecie, rząd nam chce to prawo zmienić, tak, chcą zmienić ustawę o związkach zawodowych. To fakt, że związki zawodowe w kopalniach, jest ich 8, działają w różny sposób. Mamy też również, jak Państwo słyszeli, żółte związki zawodowe, tak zwane związki zawodowe pracowników, zarządów. W związku z tym postanowiliśmy w kopalni i elektrowni Bełchatów, w związku z chęcią połączenia tych dwóch firm przez spółkę Skarbu Państwa w jeden podmiot gospodarczy, czyli kompleks bełchatowski. Nazwaliśmy, część związków weszło w porozumienie związków zawodowych pracowników, nazwaliśmy to Miedza. Wiecie Państwo, co grozi za naruszenie Miedzy, tak? Było to często u Barwolaka i Karbula i tak dalej. Dlatego nazwaliśmy to porozumienie Miedza i będziemy tej Miedzy bronić. Nie chcemy dopuścić do połączenia tych dwóch podmiotów w jeden podmiot gospodarczy, gdyż wiąże to się z automatu zgodnie z kodeksem pracy, z zmiany zakładowego układu zbiorowego pracy, gdyż każda z tych firm posiada swój zakładowy układ zbiorowy pracy. Musielibyśmy po połączeniu rozwiązać te zakładowe układy i podpisać jeden wspólny, na co już nie będzie zgody ze strony ministerstwa normalne w tych czasach. Co więcej mogę powiedzieć? Praca na pewno nie jest łatwa. Wymaga dużo wyrzeczeń. Mnie ostatnio przez dwa tygodnie, dzisiaj żona widziała jeden dzień wczoraj. No, rodzina ma to na pewno traci, tak? No, wiąże się to z zatrudnieniem nawet chociażby w takim Bełchatowie jak mieście 60-tysięcznym, gdzie praktycznie opiera się dokopanie Bełchatów, elektrowni i spółki zależne. Pracy dla dzieci. Mam akurat jednego syna. No, czytałem się jeszcze chłopak, także no, takiego problemu nie miałem, ale wielu z naszych kolegów związkowców ma taki problem. Przez swoje działania, no wiadomo, jesteśmy osobami publicznymi, znane są nasze rodziny, wiemy, że musimy się mieć też na baczności, żeby no, pod groźbą jakiś tam, no nie chcę tutaj nazwać tego wprost, że jakiś tam pod jakimiś groźbami, tak? Ale no, w pewien sposób ludzie ci często szukają zatrudnienia ze skutkiem negatywnym. No. Taka jest niestety praca związkowca. Jeśli chce się działać w związkach zawodowych, bo jeśli się nie chce działać, mamy również związki takie, które liczą sobie 200-300 osób w kopalni i to są związki, które podpisują to, co im się posunie bez żadnych konsultacji, natomiast nasz związek do takich nie należy. Powstaliśmy w wyniku niezadowolenia może działalności pozostałych związków zawodowych. Ja byłem kiedyś przewodniczącym związku, członkiem Związku Zawodowego Solidarność. Nie chciałbym tutaj z kolega Solidarność, bo nie chciałbym, broń Boże, w ten sposób się źle wyrażać w tym związku. Natomiast był to największy związek w województwie łódzkim. Zrzeszał ponad 5 tysięcy pracowników, lecz no, w trakcie strajku Komisja Krajowa pod naciskiem pewnych działaczy z Bełchatowa wyrejestrowała w trakcie strajku. Musicie Państwo wiedzieć, co, jakie konsekwencje niesie za sobą wyrejestrowanie związku zawodowego, który prowadzi w obecnej chwili strajk. 9 tysięcy pracowników jest postawionych, bierze udział w strajku, natomiast związku nie ma. Nie ma, czyli przewodniczący działa nielegalnie. Wiązało się to tym, że no tutaj
akurat żaden z nas nie reprezentuje Wolnego Związku Zawodowego Sierpnia 80, ale przyjął nas ten wiązek. Pan świętej pamięci Daniel Korzycki, już nie żyjący przewodniczący swojego związku, przejął wszystkich pracowników. Pracownicy w ciągu 24 godzin 4000 ponad członków przeszło do Związku Zawodowego Sierpnia. To tak się nie robi. Związek Zawodowy Solidarność, taki jak obecnie działający pod przewodnictwem przewodniczącego, tutaj jest całkiem innym związkiem. Jest również związkiem, widać, radykalnie działa, dla dobra pracowników. Natomiast u nas no nie jest to tak do końca prawdą, tak? Dlatego no, ja tutaj nie mam w swoim zakładzie wydania Solidarności dobrego zdania. Poza tym jakieś jeszcze było pytanie? Na pytanie uzyskaliśmy odpowiedź, poza tym wyczerpaliśmy sporą część puli czasu na to pytanie. Proponuję, żeby teraz Piotr Kretów powiedział o tym, jakie on korzyści i atrakcje ma związane z tym, że jest związkowcem. Słuchajcie, Piotr, porozumienie pracownicze. Mój związek działa aktualnie, powstał w kwietniu dopiero tego roku, ja wyszłem z OPZZ-u. Miałem podobną sytuację, że w trakcie sporu zbiorowego OPZZ zlikwidował moją organizację. Ja wyszłem z OPZZ-u, zabrałem ludzi, utworzyłem swój związek zawodowy, napisałem statut. To trwało dokładnie tydzień czasu. Zarejestrowałem związek, aktualnie dobijam do 400 ludzi, prawda? Oczywiście z tego działaczy no to jest 60. Jak ja mam atrakcję z mojej działalności związkowej? To jest dobre pytanie, bo ja jestem jedną z nielicznych, to znaczy w kraju znam 8 takich osób, z którymi utrzymuję kontakt, gdzie państwo demokratyczne po 89 użyło przeciwko mnie prokuratury. Nie zrobiono bandytę, normalnego bandytę, rozbojarza. I gdy weszłem w spór zbiorowy z miastem, wykryłem nieprawidłowości finansowe. Moje pytanie było proste, no czepiałem się, gdzie jest kasa, prezydencie, powiedz, gdzie, kto jumnął i gdzie jest ta kasa, no. Zaczęto mnie ostrzegać, że mam się uciszyć, że mam przestać drążyć ten temat, zostaw ten temat. No i nagle pięknego dnia, pamiętam jak dziś, 2010 roku, 20 grudnia, 4 dni przed świętami, zjawiła się u mnie służba zwana policją i zostałem z zakładu pracy wyprowadzony w kajdankach. Prokurator postawił mi zarzuty rozboju z kradzieżą. Do dzisiaj sprawa jest nierozwiązana. No co było tą atrakcją? Tą atrakcją było to, że jak drodzy Państwo wiecie, albo i nie, w Polsce sądy podstawowe robią to, co chcą prokuratorzy. Prokurator złożył wniosek o areszt i sąd to klepnął, bo takie są realia. Na moje pytanie, oczywiście mam tam w prokuraturze też przyjaciół, no, normalnych przyjaciół od lat, czy nie mogli mi pomóc, to mi odpowiedzieli w bardzo prosty sposób. Piotrek, nie mogliśmy ci pomóc. Jeżeli byśmy ruszyli tą sprawę, my dzisiaj nie pracujemy w prokuraturze. Był nakaz z góry, a my działamy hierarchicznie, że mamy cię zamknąć i my to zrobiliśmy. Uwolnił mnie sąd okręgowy, bardzo ciekawe uzasadnienie, nakazał natychmiastowe, po 3 miesiącach oczywiście, bo dopiero po 3 miesiącach można zwrócić się o to, żeby zwolniono człowieka z aresztu, tak? Człowiek zwraca się do tego prokuratora, który kazał człowieka zamknąć. Sąd okręgowy w uzasadnieniu napisał bardzo ciekawą rzecz, brak dowodów w sprawie, natychmiast zwolnić z aresztu, brak podstaw stosowania aresztu. I zostałem dokładnie po 90 dniach zostałem zwolniony z tego aresztu i tutaj był bardzo niezadowolony mój pracodawca, czyli Straż Miejska Katowice. Pan komendant był niezadowolony, bo zabrakło mu jednego dnia, żeby mnie zwolnić. Dokładnie jednego dnia, bo ja wyszłem z aresztu i zgłosiłem się do pracy w tym samym dniu pisemnie. I po prostu facet osiwiał. No kurna, nie idzie się tego kreta pozbyć. No wyrzucam go oknem, wraca drzwiami. No taki ham po prostu. No. W dalszym, no przepracowałem rok normalnie na ulicy, oczywiście wytykając ciągle błędy tej formacji. Ja uważam jako jeden z nielicznych w tym kraju, że albo ją zreformujemy, tą formację, albo ją zlikwidujemy, no bo ona została powołana po to, żeby pomagać ludziom, a na razie to jest taki rozbójnik na drodze, który na polecenie prezydenta miasta łupi normalnie obywateli, nic więcej nie robi. No ale jak może też ten zwykły pracownik robić coś innego, jeżeli w budżecie miasta, drodzy Państwo, zakłada się, że wpływów z mandatu
będzie 1 700 000, no. Budżet musi być wykonany, no to stoi taki młody, który dostał tę robotę za rogiem, wygląda, jedzie, myk, dawać go na bok, prawda, 200, myk, następnego, prawda, jeżdżą, blokad, dokupić stówę, jeżdżą z tymi blokadami, nic więcej nie robią, a na dzielnicach syf, ludzie na nas wyzywają i dlatego mówię, albo to zmienimy ustawowo, że zrobimy jakąś z tego formację normalną, porządkową, albo to zlikwidujmy, no trudno, ja sobie pracę znajdę. Ale wracając do mojej opowieści. Przepracowałem rok, weszliśmy w parę sporów z tym pracodawcą. Oczywiście wtedy właśnie wydarzył się w kwietniu ten moment, gdzie OPZZ za moimi plecami porozumiał się z prezydentem miasta, panem Uszokiem. No i próbowano mnie zlikwidować. Działałem na czat, bo potrzebowałem tego czasu, żeby zarejestrować swój związek. No udało się wszystko. No i znowu mój pracodawca dostał siwych włosów, bo jak wiemy z ustawy, że jeżeli OPZZ-owi udałoby się pierwszemu mnie zlikwidować albo zawiesić zarząd, nie można zwolnić jako przewodniczącego. Od razu, z dnia na dzień mogliby mnie wypierwszyć z zakładu. Także znowu mój pracodawca był niepocieszony. Po drugie powstał mu nowy związek. No, założyliśmy go w 15 osób. Związek pomału się rozbudowuje, no bo na tym to polega, że tych ludzi musi być coraz więcej, bo jak ja mówię, w kupie siła. Co jeszcze z takich atrakcji, jakie... To powiedz parę słów o tym, jak pracodawca cię ekonomicznie próbuje wykończyć. No właśnie, i jak nie udało się zlikwidować tego związku, powstał nowy twór. Co pracodawca zrobił? Wykorzystał pewną lukę prawną, to nie jest luka prawna, po prostu w Polsce na decyzję sądów pracy za długo się czeka. Bo moja sprawa jest w sądzie pracy i pracodawca zawiesił mnie. Zawieszenie wynika z naszej ustawy. Jest to taki, po prostu te nieroby w Sejmie siedzą i nie myślą nad tym, co piszą. No, ustawa jest niedoskonała, próbowano stworzyć coś na wzór ustawy o policji, no wyszedł bubel, no zawiesił mnie, no z tego tytułu otrzymuję co miesiąc tych atrakcji 1080 zł i nie mam prawa podjąć żadnej dodatkowej pracy, prawda? Tutaj nie ma, że ja sobie 1080 dziadowiny jakieś biorę od pracodawcy i gdzieś idę i dorabiam drugie 1000 zł i żyję, nie? Ja nie mam tego prawa, ja nie mogę podjąć drugiej pracy. To było z tych atrakcji. No wygrałem przed sądem pracy sprawę o dyskryminację ze względu na przynależność związkową. Otrzymałem odszkodowanie, wziąłem je od pracodawcy. Aktualnie wygraliśmy jako już nowy związek, bo też przed sądami reprezentujemy naszych członków, a nawet nie członków też, bo ja sądzę, że wszystkim trzeba pomagać. Wygraliśmy 14 spraw, w tym dwie odszkodowawcze. Jedną o przywrócenie, no i nagany, takie sprawy, które nam pracodawca nagminnie aplikuje, żebyśmy nie myśleli, że jest dobrze, prawda? No on jest siłą, on jest władzą, no to przecież nie będzie z nami tutaj się bawił. No to tyle, jeżeli będą jakieś pytania, to odpowiemy, podyskutujemy później. Muszę oddać, bo już kurczę zabiera ten mikrofon. No Jarku, parę słów o tobie. Ty za działalność w związkach zawodowych zapłaciłeś najwyższą wniosłą cenę, czyli po prostu straciłeś źródło utrzymania rodziny. Tak, z dnia na dzień, a w zasadzie to było tak, że poszedłem do pracy, rano jeszcze były meble na wystawę, więc nie było osób, które by zrobiły te meble. Zrobiłem je, oczywiście norma wykonana, przychodzi mistrz i mówi: no chodź, bo dyrektor nas wzywa. Weszliśmy, dostałem pismo do ręki, że od tej chwili już nie pracuję. Artykuł 52, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Co ciekawe, polegało to na tym, że ja umieściłem w gazecie informację o tym, jak to nasz pracodawca, BRW Sofa, ponieważ ja jestem Międzyzakładowy Związek Zawodowy Meblarzy RP, który wchodzi w skład krajówki Meblarzy RP. Pracowaliśmy w takiej firmie BRW Sofa, to jest firma córka Black Red White, czyli takiego potentata polskiego mebli tapcerowanych i tak zwanej skrzyniówki. No i usłyszałem, że zostałem zwolniony za to naruszenie tych praw, bo opublikowałem, jak pracodawca postępuje z ludźmi. Czyli jest awaria prądu,
z winy ewidentnie pracodawcy, ponieważ pracodawca nie dokonuje żadnych konserwacji sprzętu, nie dokonuje prac jakichś naprawczych elementów związanych z prądem, z pneumatyką. My pracujemy na pneumatyce. No i okazało się, że któregoś dnia po prostu wysiadły takie dość stare bezpieczniki, jeszcze z lat 50, które są umieszczone gdzieś tam pomiędzy fortwiernią, więc żeby je wymienić, to trzeba było co najmniej 2 dni, żeby dostać się pod podłogę i wyciągnąć te bezpieczniki. I ludzie, no wiadomo, artykuł jest, mówimy o przestoju, czyli 100% płatne bez żadnych tam dodatków. No ja taki wniosek złożyłem, zostaliśmy puszczeni. Zresztą dyrektor sam wyszedł z tą propozycją. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że mamy to odrobić. Pytam się dlaczego. No bo pani prezes wam dała wolne, to teraz odrobicie. Co mało, każdemu wręczono kartkę z napisem prośba. Proszę szanowną panią prezes o pozwolenie mi odrobienia danego pół dnia wolnego w wybranym przez panią prezes terminie. No więc wtedy jeszcze nie działała ustawa o elastycznym czasie pracy. Zgłosiłem to do inspekcji pracy. Z inspekcji pracy nie było odzewu, więc napisałem to do trybuny. Tydzień później już właśnie dostałem wypowiedzenie z artykułu 52. I kiedy zaczęły się pikiety solidarnościowe ze mną, głównie ZSP, syndykaliści pod Black and White, nagle się okazało, że nie było problemu żadnego, że oni idą na ugodę. Oni nawet mnie do pracy chcieli przyjąć z powrotem, tylko na zasadzie dość dziwnej, bo to miała być praca na czas określony, na rok, na tak zwaną próbę. Wiemy dobrze, że jeżeli ktoś pracuje powyżej 6 miesięcy na czas określony, to ma klauzulę z automatu, że po 2 tygodniach do widzenia. Ja się nie zgodziłem, poszliśmy dalej na urdy. Wywalczyłem odszkodowanie, które no, ja uważam śmieszne, 20 tysięcy, no ale jakieś pieniądze są. A dodam, że wcześniej zarabiałem po 1100, po 1020 zł. Jest to zgodne z ustawą o płacach, ponieważ pracownik może dostać 80% swojego najniższego wynagrodzenia, ponieważ z tych pieniędzy pobierana jest składka na dobrowolne ubezpieczenie, no i plus składka na związki zawodowe. Więc ja płacąc za siebie i za żonę 100 zł plus to jeszcze składka związkowo, no to naprawdę wychodziło tak, że dostawałem 1000, 1020, 1080 zł. Później dostałem to odszkodowanie, no i w tej chwili jestem tak zwanym poszukującym pracy, ale działam dalej aktywnie. Bronię kilka osób jako pełnomocnik procesowy w sądach pracy w Olsztynie, ponieważ moim związkowcom zaczęto profilaktycznie zwalniać, żeby przypadkiem nie znalazł się drugi przęczek albo krew. No i teraz mamy kilka spraw. Ostatnio mieliśmy taką dziwną sprawę. Koleżanka została posądzona o seks ze mną w łazience. Niemożliwe. No ja też jestem zdziwiony. No i niestety przed sądem teraz dochodzimy prawdy. Oczywiście w wypowiedzeniu jednak pojawił się zapis, że ona paliła tam papierosy, a co jest niezgodne z prawem. Więc takie to atrakcje czekają związkowców, którzy działają aktywnie. A muszę dodać, że w mieście u siebie 14 tysięcy ludzi, około 12 dużych zakładów tapicerskich, bo głównie produkujemy meble jako Nidzica oraz stelaże metalowe. Nie mogę pracy dostać z tego względu, że jestem tylko i wyłącznie związkowcem. Moja żona straciła szansę pracy w starostwie, dlatego że jest moją żoną, a wszyscy moi przyjaciele, którzy działają, że tak powiem, społecznie, są szykanowani. No i tyle z mojej strony ci powiem. Panie Michale, teraz o tym, ile wysiłku, poświęceń, czasu wymaga działalność w związku zawodowym. I atrakcje w tym. Tak, więc zacznę może od tego, że jestem w temie najmniej doświadczony z kolegów. Dopiero od 1,5 roku działam w związkach zawodowych. Dokładnie 1,5 roku założyliśmy związek zawodowy, właśnie Solidarność, u nas w firmie. Jest to fabryka mebli dla Ikei, 3000 pracowników. Był związek zawodowy, jest do dzisiaj. Działał, niestety swoją działalnością obejmował tylko jeden dział, a takich działów mamy 7 na całej fabryce. No i
stwierdziliśmy, że trzeba po prostu stworzyć inny związek. Na ten moment, no tutaj nie ma czym się chwalić, bo na 3000 pracowników mam na razie zaledwie 120 członków. No ale moi konkurenci, nazwijmy to tak, przez 10 lat uzbierali 200, a w tej chwili spadli do 150. Ci, którzy się wypisali od nich, już przystąpili do nas, bo widzą, że działamy faktycznie, a nie tylko jesteśmy, żeby organizować raz w roku jakąś imprezkę czy coś w rodzaju. Co do przyjemności i nie wiem, jakichś korzyści z bycia związkowcem, przewodniczącym związków, no to na początku miałem problemy pewne, kiedy się zdecydowałem to założyć. Przez 3 miesiące premię traciłem regularnie, ponieważ u nas jest 30% uznaniowej premii, więc pod byle pretekstem mogło być to zabierane. Co jeszcze? Było zastraszanie ludzi w jakiś sposób na działach przez dyrektorów. No, ale byłem w kontakcie z 11 zakładów takich w całej Polsce. I są organizacje, które działają już od 10 lat, tak jak ci budowlani u nas, ponieważ 10 lat temu przyjechali szwedzcy związkowcy i to oni praktycznie stworzyli te związki u nas. Takich słusznych związków, dobrze działających, no to może są w 3 zakładach, a reszta to są takie związki, byleby były, bo Szwedzi kazali. No więc miałem gdzie się zwrócić o pomoc, kiedy znaczy nawet nie zdążyłem się zwrócić o pomoc, tylko poszedłem do dyrektora generalnego, powiedziałem o swoich kłopotach, że czuję się prześladowany i tak dalej, że będę to zgłaszał wyżej, jeżeli to się to nie ustąpi. No i tutaj zdziwienie, bo efekt był natychmiastowy. Moi przełożeni zostali wezwani na dywanik, musieli się tłumaczyć, że postępują niezgodnie z prawem. Z naszym wewnętrznym takim regulaminem mamy IKEA Way, to się nazywa. Jest to właśnie takie minimalne wymagania socjalne i co do BHP i tak dalej. Jest tam właśnie mowa o swobodzie zrzeszania się, o równym traktowaniu, o takich rzeczach. I to każdy podwykonawca, każda firma, która działa dla IKEA, musi się do tego stosować. To jest rzecz święta po prostu. Jeżeli ktoś chce pracować w tej fabryce, chce pracować dla IKEA, to nie może na takie rzeczy sobie pozwalać. No i tutaj się od razu wszystko odwróciło. Skończyły się prześladowania. Mnie. Prześladowania mnie. Ja mam spokój w tej chwili. Z tym, że właśnie jest problem z ludźmi, bo oni nadal mają też tę premię uznaniową i boją się cokolwiek mi zgłaszać, zauważyłem. Ja po prostu w tej chwili to już sam chodzę po fabryce i sam wyszukuję problemów, wypytuję co, gdzie, jak, jakiś obserwuję, zażądałem od pracodawcy, żeby wisiały harmonogramy, bo były zmieniane harmonogramy z dnia na dzień pracy, żeby unikać płacenia za nadgodziny. Dawali wolne 1:1, no ale duże rzeczy udało nam się załatwić, bo jednak ten dyrektor generalny no, jest takim stróżem, powiedzmy, nad tymi kierownikami. Kiedy ja coś tam zauważę złego na dziale, idę do dyrektora generalnego i tam nie ma w ogóle opcji, jeżeli ja mam rację od strony prawnej, że prawnie powinno być inaczej, to jest natychmiast to załatwiane tak, jak powinno być. Co jeszcze? Aha, też na początku, jak do tej pory to tylko jedną sprawę w sądzie wytoczyliśmy, właśnie na samym początku. No i też wtedy daliśmy taki sygnał, że jesteśmy naprawdę gotowi daleko się posunąć, że tak powiem. I zaczął się wtedy ten dialog, zmieniło się wszystko. W tej chwili mamy regularne spotkanie z dyrektorem. No, nawet póki co nie możemy naprawdę narzekać. Jesteśmy w trakcie negocjacji układu zbiorowego. W komisji międzyzakładowej takie małe wszystkie robimy, powiedzmy. Staramy się tych starych działaczy, którzy no, działali na korzyść spółki, a nie pracowników, pomału ich tam odsuwamy, że tak powiem, z kolegami. No, w tej chwili taką koalicję stworzyliśmy z 3 zakładów, akurat my jesteśmy 3 największymi zakładami.
na wszystkich wyborach i tak dalej. Mamy największą ilość delegatów, więc już nam nie podskoczy. Teraz, zanim jeszcze przejdziemy do tej części bardziej interaktywnej, to chciał kolegów namówić na jeszcze taką jedną rundę wspólną, zaczynając teraz od pana Michała. Znowu nawiązując do tego hasła wyłowczego dzisiejszego spotkania, czyli tego nie zobaczysz w telewizji. Pytanie, które myślę, że na które odpowiedź będzie ciekawa, myślę, nawet na tutaj w takim gronie, które się przecież w większości pewnie sprawami pracowniczymi interesuje. Pytanie, co właściwie taki związkowiec na co dzień robi? Bo związkowca w telewizji to może zobaczyć, jak podkręca wąsa, jak podpala opony, albo jak dymie w wuzele. Tymczasem praca związkowca to jest masa pewnie drobnych, żmudnych, codziennych zabiegów, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że trzeba zrobić. Więc parę słów o tym, co tak naprawdę właśnie w zakładzie pracy, w sądzie pracy oddany sprawie działa związkowy do zrobienia. I też jednocześnie w ramach tej rundy bym chciał poprosić, żebyście koledzy przynajmniej zasygnalizowali te inne rzeczy, którymi się zajmujecie. Bo tutaj Hearty z Was właściwie działał też na rzecz pracowników innych zakładów, na rzecz usług publicznych, w ramach akcji solidarnościowych z innymi grupami społecznymi, które mają jakieś problemy. Więc parę słów o tych rzeczach, o których też w telewizji raczej nie zobaczymy, bo jeśli oczywiście jakiś związek coś nabroi albo się okaże, że gdzieś tam jakieś kopalni, coś nie tak, to oczywiście ten temat jest wałkowany nieustająco, a te wszystkie pożyteczne, fajne, szalone rzeczy, które robicie, to można gdzieś wyczytać w Obywatelu, czy na jakichś niewielkich portalach internetowych, czy dowiedzieć się właśnie na takim spotkaniu, ale raczej Stefanu to pewnie nie. Więc panie Michale, ja właśnie z tekstu Obywatela wiem między innymi, co Solidarność w Chrastawie planowała robić, co robiła, więc parę słów także dla tych, którzy tego tekstu nie czytali. To znaczy tak, czyli jak wygląda ta praca, co robimy? No przede wszystkim to właśnie trzeba kontakt z ludźmi mieć, trzeba chodzić po tej fabryce, wyłapywać ją. Na razie mamy problemy właśnie ze spotkaniami w czasie przerw. Byłoby to wtedy o wiele prościej złapać te 3000 ludzi, ułożyć jakiś harmonogram, iść na przerwę, spotykam się z tą zmianą. Zacząłem tak robić, no to wtedy mi zabroniono, ponieważ ktoś podobno zgłosił, że mu przeszkadzam w jego czasie wolnym. No więc chodzę po palarniach w tej chwili. Wychowuję na palarni, zagaduję, wypytuję, zbieram informacje. No i trzeba chodzić, 7 dyrektorów oblecieć, umówić się, tu maila wysłać, tu zgłoszenie, tu postraszyć. No jest naprawdę co robić. Jeszcze tym bardziej, że na razie nie mam etatu. Korzystam z zgody związkowych przysługujących mi. Jeszcze może nawiążę też do tych korzyści, o których mówiliśmy. Tak samo nie wiem, czy wiecie, że żadnych dodatkowych finansowych korzyści z tego nie ma. Nie mamy żadnych dodatków, nic tak dalej. Pracujesz za normalną wypłatę, taką jaką dostawałeś, nawet jak przejdziesz na etat, to ci tam średnią wyliczają i tutaj nie ma żadnych korzyści finansowych z tego. No dobrze, że te godziny związkowe póki co są, ale kiedy to zabiorą, to nie wiem, kiedy mamy to robić. Kiedy mamy się tym zajmować. Już tak w tej chwili po prostu rzadko w domu nie widać. No, życie rodzinne jednak na tym cierpi. A kiedy znikną te godziny związkowe, to nie wyobrażam sobie, jak to mamy działać. Co w planach mamy, co widzę, że musimy zrobić. No, musimy powołać teraz, w lutym będziemy powoływać społecznych inspektorów pracy właśnie na każdym dziale, aby pomagali mi w zbieraniu tych informacji, w wyszukiwaniu tych niewłaściwych zachowań, postępowań, gdzie jest jakieś łamane prawo i tak dalej. No myślę, że wtedy może będzie łatwiej i no tylko teraz problem znaleźć ludzi chętnych do współpracy. No. Każdy najchętniej to stoi z boku. Zróbcie to, ale sam to ciężko kogokolwiek zachęcić do działania. W tej chwili mam komisję zakładową 7 osób, to 3 są tak zaangażowane jak ja, że naprawdę mogę na nie liczyć, że pójdą, coś załatwią, a reszta to tak ciężko. Parę słów może na przykład na temat akcji solidarnościowej z pracownikami szpitala w Świebodzinie. Aha, tak, no wspieramy inne komisje zakładowe z naszego regionu. Mieliśmy protest właśnie, taki marsz zrobiliśmy w Świebodzinie. No tam się sprawa chodzi o
też przejęcie właśnie pracowników szpitala przez, chodzi o, dokładnie o salowe, o sprzątaczki, były pracownikami szpitala i właśnie ma je przejąć zewnętrzna firma. Nie zapewnia im zatrudnienia dalej tak naprawdę. Nie wiadomo, czy swoich pracowników tam nie będą chcieli podstawić. No i na pewno inne zarobki i inne umowy. No więc pomogliśmy, jako że w regionie, no to w szpitalu to wiadomo, niewiele osób pracuje i no nie byłoby to za duża manifestacja, ale jednak skrzyknęliśmy wszystkie organizacje z regionu, wyszliśmy na ulicę i no, rozmowy trwają nadal. Jarku? Ja podkreślę, że tutaj jesteśmy z jednej branży, można powiedzieć, meblowej. I o ile szwedzki partner jest partnerem światowym, związkowym i socjalistycznym wręcz, o tyle Black Red White jest spółką tylko polską, w zasadzie jednej osoby. I u nas prawa pracy są ustawicznie łamane. Więc ja też nie pracowałem na etacie. Jako wiceprzewodniczący międzyzakładówki mógłbym już zostać na etacie, ale stwierdziliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Poza tym wolałem pracować wśród ludzi, widzieć ich realne potrzeby, ich realne kłopoty. Dzięki temu, że pracowałem fizycznie, dzięki temu, że byłem wśród ludzi, oni wiedzieli o mnie, ja wiedziałem o nich. Dalej idąc tym tropem, oczywiście zajmowaliśmy się też problematyką ludzi na zewnątrz. To, co się dzieje w ich rodzinach, w ich domach. Ostatnio mieliśmy taki przykład, że była koleżanka. Dość nieprzyjemna sprawa, bo mąż ją molestował i mąż... Dziękuję. Mąż ją molestował, no i doprowadziliśmy do takiego finału, że mąż teraz musiał się wyprowadzić z tego mieszkania, a nie ona, bo w Polsce prawo jest tak idiotycznie spunktowane, że to zazwyczaj ofiara musi opuścić dom, a nie oprawca. Tutaj zwyciężyliśmy. Po prostu powiedzieliśmy, że jeżeli on nie pójdzie, no to my go wyniesiemy. Mówiąc inaczej jeszcze o tej działalności pozazwiązkowej, to jesteśmy związani z kilkoma właśnie inicjatywami, tak jak w sieci, no obywatele. Ponadto pracujemy także z Partią Kobiet, tu jest przedstawicielka na sali, Basia Bielawska. Ponadto staramy się włączyć w pewne inicjatywy takich naszych centra, tak jak PZZ, Komisja Młodych. Przede wszystkim problem młodych, że wszyscy młodzi teraz z reguły zatrudniani są na czas określony albo na tak zwanych śmieciówkach. To jest wielki problem, ponieważ mój związek jest takim związkiem, który zrzesza ludzi niezależnie od ich statutu pracownika. A jak wiemy, w Polsce niestety pracownikiem według prawa jest tylko ten, który ma umowę o etat. A już zleceniobiorca i tak dalej, to wiadomo. To są ludzie najczęściej samozatrudnieni. Im też pomagamy. To może być dziwne, że pomagamy drobnym przedsiębiorcom, ale uważam, że do kogo się mają zwrócić? Do Lewiatana? Przecież to kpina. Lewiatan to jest twór dla tworu. Nic więcej. Tak samo jak BCC i te inne, już pominę z włas, po prostu żal gadać o tych tworach. I dodam jeszcze, że działając w ten sposób, na 200 pracowników w mojej firmie w Nidzicy, w zakładzie, dokładnie rzecz biorąc, mam 350 członków związku zawodowego, także z czego około 120 w tej chwili jest na zakładzie. No reszta osób woli nie działać, po prostu uważają, że inni za nich zrobią to lepiej. Dziękuję. Wreszcie mam ten mikrofon. Słuchajcie, życie związkowca to ja z mojej praktyki to wygląda tak, ja wstaję o 5, przeglądam maile, odpowiadam, a nie 6, to już mnie widzą wszyscy na Facebooku, odpowiadam kto, co, po co i na co, rozsyłam różne rzeczy, no to z tej podstawy, ale nie o tym chcę mówić, bo o sobie mówić jest zawsze najtrudniej i to, co się podjąłem paręnaście lat temu, tą drogą idę i
wiem, na co się decydowałem. No, no wiadomo, wszyscy mówicie tutaj związkowcy o tym, że cierpi rodzina. No normalne, kobiety nasze muszą się przyzwyczaić do tego, że nas nie ma w chacie. No. Moja na przykład... Trzy żony i dzieci. No tak. Moja na przykład, ja będąc w Warszawie 4 dni na tych protestach, w trzecim dniu do mnie dzwoniła, mówi, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no w Warszawie. Aha, no dobra, bo cię nie ma w chacie, nie? Po dwóch dni, no. Także kapła się po dwóch dniach, no. Tak wygląda nasze życie rodzinne i musimy się do tego przyzwyczaić. Słuchajcie, ale związki zawodowe to nie... My po raz pierwszy od lat wyszliśmy poza zakłady pracy. Wyszliśmy z pewnymi inicjatywami, z pewną robotą związkową na zewnątrz tych zakładów, do społeczeństwa. Aktualnie spotykamy się w ramach SIS-u, zaraz będzie prezentacja i nasze pierwsze akcje, gdzie spotykają się ludzie z małych związków, tak jak mój związek, Bełchatów, koleżanka z PPS-u, Ewa Miszczuk tutaj obecna jest z nami. Spotykamy się ze Solidarności, jest też nasz kolega Darek Całus. Jakoś się nie bijemy tam, jeszcze żadna bijatyka nie wynikła, chociaż ja jestem socjalistą od urodzenia. Darek pluje na socjalizm, ale jakoś się dogadujemy, bo walka jest jedna. Nie ma dwóch dróg, jest jedna droga, nasza robotnicza. Chyba, że tutaj może prezesi są, no to jest jeszcze ich droga, to nie jest moja. No zawsze możemy zrobić potem pokazowo, powiedzmy, prezesa. Nie? No, też będzie fajnie. Tak, wczoraj proponowałem, ale chętnych nie było, żeby barykadę na Piotrkowskiej postawić. Wracając do tematu, jak to wygląda, słuchajcie, spotykamy się, uzgadniamy, wyłapujemy pewne problemy. Nasza działalność to jest też przeglądanie różnych stron, wyłapywanie tych problemów, gdzie ludzie mają po prostu ten problem, z którym sobie nie umią poradzić i nie wiedzą, do kogo się zgłosić. To my wychodzimy z inicjatywą, do nich się zgłaszamy, słuchaj, albo koleżanko, kolego, w czym ci pomóc, chcesz prawnika? My go opłacimy, damy ci tego prawnika, do sądu pójdziemy, no pomożemy. No tutaj przedstawimy akcję z Głuchołaz, to jest ostatnia nasza akcja, gdzie pracodawcy daliśmy krótkie ultimatum, no albo ty, i tam nie ma związków, zaznaczam, zawodowych, bo pracodawca to właśnie ten, to jest taka trochę hiena i trzymie tych ludzi na zleceniach, nie mają szans założyć związków. Pojechaliśmy tam, byliśmy tam obecni, Ewa była, Adaś też był przy tym obecny. I myślę, że wyszło świetnie. Pokazaliśmy temu pracodawcy, że słuchaj, zabawa się skończyła, no. Koniec obcinania palców pracownikom, koniec walenia ich w mordę kastetem. No skończyło się to. Jeżeli z waszej strony jest agresja w stronę robotników, to my odpowiemy agresją i siłą. No trudno, no takie są czasy i my się stosujemy do gry, którą narzucają nam pracodawcy. My nie robimy czegoś do przodu. Zastosowaliśmy się do igry i myślę, że ten pracodawca zrozumiał, był strasznie wystraszony wtedy i myślę, że zrozumiał, że zabawa z tyloma związkami naraz, o, byli tam koledzy też ze sierpnia 80, zabawa z tyloma związkami nie doprowadzi do niczego dobrego, a zresztą zapowiedzieliśmy mu, że my tu przyjechaliśmy w sześciu aktualnie, za nami stoją ludzie, za dwa tygodnie pojedziemy tam w trzy autobusy, bo więcej tam nie wejdzie, ja ten plac zmierzyłem. Plus muszę liczyć jeszcze ze cztery opony, które podpalę, żeby miał facet uciechę i po prostu, no, zobaczymy, co on wtedy powie, no, ale sądzę, że jest na dobrej drodze, żeby to rozwiązać pokojowo. No, facet trochę wyszedł przed szereg, jakieś tam, no, panie zaprosił nam z produkcji, które mówiły, no, to co pracodawca chciał, poinstruował, co mają powiedzieć, że się boją o zakład i tak dalej, no. Jeżeli oni od dwóch tygodni, bo to taki czasokres od trzech, tresował, że jak wy tu tego nie będziecie mnie słuchać, to ja zlikwiduję zakład, tam jest bezrobocie może 40%, no to te kobiety już były w takim stanie psychicznym, żeby powiedziały wszystko, no dlatego mówiły, że szef jest cacy, że szef jest pięknie, tu wszystko się układa i tak dalej. My maile, które otrzymaliśmy po tej akcji od pracownic tego potwierdzają naszą wersję, że jest tam dziadostwo,
i tak dalej. No, niewydolny jest tu też, niewydolna tu jest Państwowa Inspekcja Pracy, którą znowu trzeba albo zreformować, albo zlikwidować, nie wiem jeszcze. I nad tym też będziemy się zastanawiać, czy tej ustawie nie trzeba po prostu siąść i znowu poświęcić pracę i napisać od nowa. Bo ja nie rozumiem, że przyjeżdża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, na zakładzie są osoby zatrudnione po 4 lata na umowach, zleceniach i mówią, że to nie ma stosunku pracy, że oni nic nie mogą zrobić. No kurwa, no to po co mi taka instytucja państwa? Zlikwidować, rozwolnić tą bandę, pieniądze przeznaczyć na coś innego w tym państwie, są na żłobki albo na dla niepełnosprawnych. I zakończyć działalność, jeżeli oni nic nie mogą, a prawnie, jak twierdzę, mogą wiele, no, tylko nie chcą, mają taki przekaz z góry. No, żebym nie zapomniał, szybko mówię, widzisz, także nie patrz z wyrzutem na mnie. Nie, no, patrzę z rosnącą sympatią, ale też cierpliwość, pewnie będzie miała jakieś granice, więc daj szansę Adamowi, też będzie ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. A Adam mówił najdłużej, teraz ja trochę mikrofon dobrałem i nie oddam. Mi się zabiera siłą, no. A to jeszcze trzeba mnie dobrze zbudować. Słuchajcie, do czego jeszcze się włączamy jako związki? No wspieramy opiekunów osób niepełnosprawnych. Byłem na ostatniej ich demonstracji. Uzgadniamy teraz pewną większą akcję. Byłem u pani Kopacz, która jak zwykle no, kłamała. No, nie chcę się tu wyrażać, bo też siedzą kobiety i czasami muszę się hamować, no bo on powiedział o pani Kopacz tu parę słów. Nie brzydkich, obiecała, biła się tam w piersi, jak ona użalała się nad tym losem, no mówię, no zaraz babsko zacznie mi tu płakać, ślintać chusteczkę trzeba jej dać. No ale to było użalanie przed nami po prostu, żeby nas się stamtąd pozbyć. Obiecała, że te 1200 zostanie wypłacone. Jak się skończyło, wiemy, no po raz kolejny rząd, pani Kopacz i ta cała banda pokazuje, że ma w dupie społeczeństwo i wszystkich nas. Także nie łudźcie się, że obojętnie jaka partia, mówię, w tym kraju coś zrobi dla nas. No nie zrobi, no i czy przyjdzie do władzy teraz PiS, czy przyjdzie SLD, czy inny. Po prostu, no tą bandę polityków musimy wynieść ze sceny politycznej. Was młodych, macie pomysły, kandydujcie, zacznijcie przejawiać tą swoją siłę młodości, dawać pomysły, zmieniać ten kraj. Albo ja ostatnio dałem bardzo, bardzo takie hasło krótkie w internecie wrzuciłem i bardzo brutalne właśnie w temacie walki. Powiedziałem krótko, bo tam było wiele żalów wylanych, ale każdy inny te żale w internecie wylewał. Ja powiedziałem krótko, wstawaj albo zdychaj. To jest moje hasło na dzisiaj. Wstawaj albo zdychaj. No nie ma innej drogi. Albo będziemy walczyć, wstaną ludzie, albo niech zdychają. No. Drogi, drugie i trzecie nie ma tutaj dla nas. Tyle, no trochę się rozgadałem. Dam Adasiowi jedno słowo. Adam, jedno słowo. Jedno słowo wytłumaczenia. Inspekcja pracy, nie wiem czy wiecie Państwo, pracują na zasadzie kanarów. Oni mają płacone przede wszystkim premie. Mają płacone premie na przykład za złapanie, że nie ma umywalki albo że czas pracy został przekroczony. Natomiast coś takiego jak ustalenie etatu, czyli tego zgodnie z kodeksem pracy, bo te panie pracują jako pracownice, nie jako zleceniobiorcy, niestety za to nie dostają żadnej kasy dodatkowej, więc dlatego nie dziwmy się, że PIP tego nie bierze, bo po co? To jest dla nich tylko dodatkowa robota. To było tyle ode mnie. No i skoro mieliśmy rozmawiać na temat związków, to ja może trochę powiem, współczuję tu kolegom serdecznie. No, brak oddelegowania do pracy związkowej skutkuje tym, że ten związek rozrastał się nie będzie, dopóki nie dobijecie do tej liczby magicznej 150 członków. Ja Państwu powiem tak. Nasz związek powstał w 2001 roku. Był to 8. z kolei związek zawodowy w Kopanach. Ja możecie Państwo sobie przemyśleć, jaka niechęć była do nas, tak? My 7 związków mamy, teraz 8 powstaje, jakaś odkrywka, nie wiadomo skąd, co i jak. Powstaliśmy w wyniku niezadowolenia kilku związków zawodowych, włączających się w akcje polityczne, partie polityczne, mieszanie się w politykę. Stąd powstała odkrywka, tak? Powstał związek niezrzeszony nigdzie. Po kilku latach naszej usilnej pracy o to, żeby jednak to delegowanie było nie godzinowe, jak tu w przypadku kolegi, lecz stałe, osiągnęliśmy tą liczbę 150 członków w kopalni, dano nam z łaski swoje miejsce w szatni pracowniczej.
dla nas był sukces, no bo kurczę, mamy już swoje biuro, mamy jakiś tam komputer, telefon i tak dalej, gdzie związki siedziały wszystkie w budynku dyrekcji. Po pewnym czasie, po krótkim czasie osiągnęliśmy już liczbę 500 członków, odszedłem ja na oddelegowanie jako wiceprzewodniczący związku, to był 2003 rok, przepraszam. No i ten związek usiłowałem, tak jak powiedziałem wcześniej, no trzeba mieć charyzmę, trzeba mieć zawzięcie, trzeba mieć przede wszystkim jakieś poparcie u ludzi społecznych, tak? Trzeba coś zrobić, żeby ci ludzie widzieli, że nie jestem kolejnym stołkowiczem, który przyszedł tutaj na kopalnię sobie posiedzieć w biurze, tylko coś robię dla tych ludzi. Ten związek rozrastał się w miarę szybko, że no, dobiliśmy do kwoty 1000 osób już w 2007 roku, już mieliśmy kolejne oddelegowanie, także mam dwóch swoich zastępców w tej chwili, jestem przewodniczącym od 2008 roku, czyli piąty rok leci tak, w pierwszej kadencji, mamy w sobie określonej, mamy kadencyjność w związku dwuletnią, chociaż też nie wiem, czy to jest mądre, bo kiedy był u mnie na Barbórce Janek Gus, obecny szef mój, i powiedział, że to trzeba zlikwidować. Kadencyjność jest niedobra. Jest niedobra ze względu na to, że co walne zebranie delegatów co 4 lata przy końcu kadencji dopiero związkowcy mogą mnie ocenić, czy się nadaje dalej prowadzić związek, czy nie. Tak? A uważam, że pracownicy powinni mieć z roku na rok taką możliwość. Bo jeśli ja będę wiedział, że ten 4-letni okres kadencji mi się kończy, tak? To ja mogę się poukładać tak z dyrektorami, że ja sobie załatwię takie stanowiska, jakie będę chciał. A jeśli jestem dobry, to dlaczego ja tylko ktoś ma mi określać moją kadencję? Ja naprawdę swoje życie, moje życie kręci się wokół związku. Ja nie jestem człowiekiem, który po 8 godzinach pracy wyłącza komórkę, czy dzisiaj mam weekend, nie odbieram telefonów, nie przyjeżdżam i tak dalej. Chciałem się spotkać z wami, zostałem zaproszony, za co dziękuję. Przyjechałem tutaj, wczoraj wróciłem z Krynicy, z 4-dniowego pobytu w Krynicy odnośnie dalszej polityki PGE w stosunku do naszych oddziałów. Jutro wyjeżdżam na kolejne szkolenie związkowe, przepraszam, w poniedziałek, na kolejne szkolenie związkowe. W środę jestem w Bogatyni w spółce, gdzie mamy inspekcję pracy, właśnie jak tutaj koledzy powiedzieli. Dlatego wiem, że praca w związku to nie jest siedzenie. To nie jest siedzenie, jak tu koledzy mówią, że oni wolą być wśród ludzi. Ja też jestem wśród ludzi, bo ja chodzę po spółkach, chodzę po ludziach. Kiedyś, jak nasz związek powstał, jako pierwszy weszliśmy w spółki zależne. Wszyscy nas się śmiali, mówią, no tak, chcą pozyskać sobie członków. Nie, poszliśmy tym ludziom pomagać. I dzisiaj jesteśmy największym związkiem w województwie łódzkim. Przez co zostałem zauważony w 2008 roku, wstąpiliśmy do ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych. Zostaliśmy przyjęci w poprzez związku, poprzez Radę Województwa Łódzkiego. W 2010 roku zostałem wybrany wiceprzewodniczącym tej rady. Także rada nasza łódzka tutaj opiera się na przede wszystkim na naszym związku. Nie jesteśmy tylko sponsorem tej rady, bo oczywiście odprowadzamy tu największe składki jako pracownicy, ale również uczestniczymy w życiu socjalnym. Ja tutaj kolega Solidarności powiedział, że nie jesteśmy związkiem, który robi tylko imprezy, ale te imprezy są też potrzebne, żeby tych ludzi integrować, bo jeśli zajmiemy się tylko pracą, polityką, bo praca związkowa to zależy od pewnego rodzaju polityka, nie zaczniemy organizować ludziom, a każdy to nas oczywiście swoim ma, tak, sprawy socjalne, imprez integracyjnych, wycieczek, my to robimy ze składek członkowskich, nikt tutaj nie płaci, każdy ma prawo skorzystania, robimy, zabiegamy o tych członków, bo wiadomo, że liczba uzwiązkowień w poszczególnych organizacjach, centralnych związków spada i to spada nawet na szyję. U nas nie, u nas spada liczba pracowników kopalni, bo nie mamy nowych przyjęć do pracy, natomiast liczba rośnie. Utrzymujemy liczbę pracowników kopalni non stop. U nas nie ma tego, że ktoś przyjdzie się wypisze. Wypisze się z jednego związku, przychodzi do nas. Owszem, ale nie ma tak, że ktoś przyjdzie i powie, że jest niezadowolony. On nie może być niezadowolony. Dlatego dobrałem sobie takich ludzi na oddelegowanie, żeby ci, no, robili to samo co ja, chociaż wiem, że no nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi takich samych. Każdy ma jakąś tam swoje życie prywatne, każdy ma rodzinę i nie mogę ich do niczego zmuszać. Ja wziąłem za siebie, mówią nawet, że zbyt dużo, no, tak jak tu kolega Kret powiedział, działam na 9 etatach. Jeśli pan Libicki, pan senator Libicki, który chce rozwalić związki zawodowe i twierdzi, że związkowcy zarabiają za dużo, to niech przeliczy moją pensję. Nawet ja płacy minimalnej nie mam, bo ja działam w 9 firmach na tym samym etacie, tak? Jestem przewodniczącym w 9 zakładach o innych regulaminach pracy, regulaminach wynagrodzeń i tak dalej. A wypłatę mam jedną, tak? Dlatego cieszę się, że mamy możliwość, mamy biura, tak? Mamy komputery, mamy dwóch pracowników, którzy również mi pomagają w pracy związkowej. Mam 30-osobowy zarząd w przeciwieństwie tutaj do kolegów, bo no wiadomo, dużo mniejszy związek i inna liczba. U mnie jest 30 członków zarządu, jest mnóstwo kobiet, jest też po połowie, można powiedzieć, kobiet, połowę mężczyzn. Staramy się w tej chwili działać na tyle skutecznie, że
tak jak tu Piotrek powiedział, wychodzimy poza zakaz pracy. Pierwsza sprawa, która nas dotknęła, to była sprawa Jarka Wrzęczka, akurat na Facebooku. Otrzymaliśmy taką informację. Chcieliśmy mu pomóc. Zorganizowałem spotkanie porozumienia Związków Zawodowych Miedza, Związków z Kopalni Elektrowni i czekaliśmy na sygnał od Jarka, kiedy przyjechać do Indii. Powiedzieliśmy, że przyjedziemy tam dwoma, trzema tokarami, być może nawet cztery, zbierzemy 200 ludzi i no nie będziemy się bawić w jakieś tam chodzenie ze sztandarami, tylko weźmiemy łańcuchy i zwiążemy tą firmę, żeby tam żaden samochód nie wjechał albo nie wyjechał. Czekaliśmy na sygnał, nie doczekaliśmy się, Jarek rozwiązał sprawę inaczej. Trudno. Dowiedzieliśmy się o sprawie Głuchołaz. No sprawa trudna, no bo nie działają tam żadne organizacje związkowe. Pracodawca zatrudnia na umowy śmieciowe. No ale no szkoda kobiet, które wyraziły swoje zdanie na temat nawet nie firmy, bo one nie wskazały tam nazwy firmy ani prezesa, tylko powiedziały o swoim życiu, tak, swojej niedoli, że pracują na takich umowach za tak niskie płace, muszą wyżywić dzieci. Jedna nie miała męża, drugie ma chore dziecko i tak dalej. Dlatego no, jako człowiek, nie tylko jako związkowiec, ale jako człowiek ruszyło mnie to. Przekazałem sprawę na swoim zarządzie, że musimy takie działania podjąć. Poza tym spotkaliśmy się w Ostrowie Wielkopolskim, bo pierwsze spotkanie nasze tutaj odbyło się w Bohatowie, zorganizowałem u nas w Bohatowie, drugie odbyło się w Ostrowie Wielkopolskim. Podjęliśmy działania, że jedziemy, zbieramy listy poparcia od wszystkich związków. Mój prawnik, bo mamy też prawnika, za którego płaci związek, korzystają z niego członkowie związku za darmo, nie tylko spraw rozwodowych, bo też takie niestety mamy, ale sprawa pracy przede wszystkim. Napisał nam petycję do pana dyrektora, do pana prezesa tej spółki. Było to bardzo dobitna, nie będę cytował, bardzo dobitna petycja, że jeśli nie podejmie działań przywracających te panie do pracy, to siła jego pieniędzy stanie się tak mała, a siła nas, przyjeżdżających do tej firmy, stanie się naprawdę potężna. Pojechaliśmy tam sześć osób, tutaj z koleżanką, Ewą, jaką jedyną naszą kobietą, towarzyszącą tam. Przedłożyliśmy panu prezesowi, wyobraźcie sobie państwo, 26, można powiedzieć petycji, bo 26 związków zawodowych w całej Polsce, bo były to związki zawodowe Sierpnia 80, Solidarności, nasz OPZZ z odkrywki Jarka Wrzęczka, Piotrka, list poparcia PPS-u. Przedstawiliśmy mu jednolite stanowisko 26 organizacji z całej Polski. Chociaż no, nierzetelny dziennikarz przedstawił, że przyjechali związkowcy ze Śląska. No, jak Bohatów jest ze Śląska, no to może i tak być. Piotr by się cieszył, tak. Piotr by się cieszył, jakby rozszerzyli Śląsk do połowy Polski. Mogę to robić na Anschluss, tak. Dlatego no, staramy się wyjść do ludzi. My 26 czerwca jako Miedza, jako 5 związków zawodowych, w związku z restrukturyzacją naszych zakładów, dokonaliśmy manifestacji w Bełchatowie. Bo, proszę Państwa, 5 związków wyprowadziło w Bełchatowie 60-tysięcznym 1500 pracowników ze swoich zakładów po to, żeby pokazać mieszkańcom Bełchatowa, nie walcząc o swoje pensje, broń Boże, bo my mamy sprawy płacowe i tak dalej, załatwiamy w swoich firmach na swoim poziomie. Do mieszkańców wyszliśmy tylko po to, żeby przekazać mieszkańcom Bełchatowa, województwa i okolic, bo kopalnia elektrownia to nie tylko Bełchatów, bo to jest Radomsko, Piotrków, okolice, nawet i Łódź, Pabianice. Co się będzie działo z tymi miastami w niedługim czasie, jeśli dokonamy optymalizacji kosztów, a taką politykę przyjęło PGE. Dojdzie naprawdę do biedy, dojdzie do ubóstwa już zauważalnego w naszym regionie, bo wystarczy przejechać tutaj tymi uliczkami bocznymi w Łodzi, nawet widać co się dzieje, tak? Dojdzie do ubóstwa, dojdzie do tego, że miasta te staną się miastami emerytów i rencistów i osób bezrobotnych, bo nic więcej tutaj nie pozostanie. Dlatego nie możemy na to patrzeć i mimo wszystko, mimo tego, że media lokalne nagłośniły sprawę, media ogólnopolskie wręcz przeciwnie powiedziały, że związki zawodowe, kopalnie, elektrownie wychodzili ludzi na ulicę, mieszkańców miasta również, żeby walczyć o swoje płace. No nie było swojej płacy, bo do nas przyjechał Wacek Czerkaski, z Związku Górników w Polsce ze Śląska przyjechał Ziętek z Sierpnia 80 w ramach wsparcia, w ramach tego, bo dzisiaj musimy się solidaryzować ponad podziałami. Nie ma czegoś takiego, że Solidarność, OPZZ, Forum. Dzisiaj jesteśmy związkami zawodowymi i musimy wyjść do ludzi. Oni, szefowie centrali powinni to zrozumieć. Nie ma czegoś takiego, że każdy dzisiaj gra pod siebie, żeby siebie zareklamować. Bo jeśli tak, nadal nie zmieni się polityka centra związkowych, to związki naprawdę zaczną padać. Ludzie przestaną się angażować, bo widzą z jednym politykiem jednego związkowca, z drugim politykiem z drugiego związkowca. Ja nie twierdzę, że polityka
nie może się łączyć z polityką związkową, bo owszem, musimy mieć też przełożenie jako związki zawodowe na to, żeby zmiany w swoich zakładach pracy dokonywać przez polityków. Ja mam bardzo dobry układ z posłem Arturem Ostrowskim z OPZZ-u, z SRD. Człowiek, który walczy o obwodnicę Bełchatowa, bardzo dużo nam pomógł, złożył interpelację w tej sprawie, nie jedną. Pomógł nam odnośnie programu optymalizacji kopalni elektrowni Bełchatów. Również, no naprawdę zawdzięczam mu bardzo dużo. I uważam, że związki zawodowe powinny mieć jakieś przełożenie na polityków. Oczywiście nie miesza się w tę politykę, ale przełożenie musi być, bo inaczej się nie da. Dlatego powiem Państwu, to są nasze założenia. W przyszłorocznych wyborach samorządowych, jako związki zawodowe, porozumienie związku zawodowego w Bełchatowie, chcemy również włączyć się w politykę lokalną. Nie chodzi o tą głęboką politykę na wiejskiej, ale w politykę lokalną. Chcemy pozbawić polityków wszystkich partii politycznych realnego nacisku na polityków lokalnych. Innego wyjścia nie ma. Inaczej nas zniszczą. Nie pomógł tutaj Duda, nie pomógł nam pan od Jobów. No dobra, dziękuję, nie będę znowu zawodów. Nie no, mówi pan bardzo ciekawie, ale chciałbym, żeby teraz przez najbliższe ostatnie 20 minut spotkania, a także osoby na sali mogły zabrać głos, może dopytać. Ja cię przypominam o prezentacjach. Pamiętam, tak, damy radę. No myślę. Na przyszły rok proszę o godzinę więcej. No to, dobrze, to teraz pytania z sali, czy komentarze. On tylko tak strasznie wygląda, to spokojnie. O, jest tam. Jest jedna osoba z tobą. Proszę Państwa, w latach 80. na początku, które pamiętam, to jak można wspominać, jak wy dzisiaj to mówicie. Nie mieliśmy niczego. Dyrektor miał faks, który zamykał na klucz. Pierwszy kserograf był też w gabinecie dyrektora, żeby bibuły nie produkować. Były wycieczki z paszportem w jedną stronę potem. I jakoś się to potoczyło. Czego wam brak? Czy wam brak Michnika, Kuronia, Geremka? Czego wam brak? Przywództwa wam brak? Po prostu tego wam brak, bo macie, tak jak tu pan świetnie operuje, Facebooki, e-maile i tak dalej, czyli łączność jest, komunikacja jest. Są komórki, można się w jednej chwili skrzyknąć. Potrafili zapełnić plac Tahir Arabowie na swoim poziomie komunikowania również przez internet. Czego wam brak, panowie? Ja tu przyjechałem po to, żeby usłyszeć, co młoda polska inteligencja ma do zaoferowania narodowi, bo jak na razie słyszałem, że tylko wykańcza się narodowców. Na przykład we Wrocławiu pozamykano ludzi, którzy stali z portretami ofiar SB i KGB z czasach stalinowskich, do których należał Bauman, do tych oprawców. W związku z powyższym, jeżeli mamy aż takie napięcia, aż taką sytuację, które jest przywrócenie niewolnictwa pracowniczego. Przecież te opisy są dokładnie takie, jakie mógłby przygotować Józef Piłsudski, socjalista i najbardziej, przygotowując rewolucję, tak? Tą właśnie na przykład 1905 roku. No brakuje przywództwa. Brakuje przywództwa takiego, na którym by skupiono uwagę i oddano mu kompetencje. Jeżeli się pan Duda nie podoba, aczkolwiek się wielu bardzo podoba, to proszę wykreować innego. Pan Duda jest osobą, na którą bardzo wielu w Polsce liczy. Na którego bardzo wielu w Polsce liczy, który jest niezwykle odważnym człowiekiem, w odróżnieniu od jego poprzedników, urzędników związkowych. Może któryś z Państwa, który z Panów zajmie tę funkcję, zabierze w skali kraju głos w tej sprawie, który będzie na tyle słyszany i czytelny, że stanie się przywódcą związkowym, czy też narodowym wręcz. Bo gdzieś jest taka sytuacja, że trudno uznać przekonanie pana Brzęczyka, że młodzież nie ma trzeciego wyjścia. No ma trzecie wyjście, ucieka młodzież. Zapełnia kartony na Piccadilly Street i tak dalej. W związku z powyższym ta młodzież, na którą liczymy, która ma spowodować, że będziemy mogli w naszej ojczyźnie Polsce jakiś czas jeszcze żyć, daje nura na zachód. Tam, gdzie właśnie rozwiązania związkowe są takie jak w IKEA.
Państwo powinni, uważam, starać się wykorzystywać te rozwiązania, które nasza przynależność do Unii Europejskiej nam daje. Tutaj biegłość w prawie europejskim, umiejętność operowania tymi argumentami, które są w ręku ludzi w innych krajach, no zwłaszcza skandynawskich, jest podstawą właściwie, no bo to jest na co się powołać. Jeżeli i zderzanie tych warunków niewolniczych w polskich zakładach pracy z zakładami międzynarodowymi takimi jak IKEA powinno być powszechnie znane, także niezwykle wdzięczny jestem organizatorom za to spotkanie, bo ono szalenie otwiera oczy. Dziękuję bardzo. Czyli jednym słowem pracuje nam takiego polskiego Wiktora Orbana, prawda? Który stanie na czele tego narodu, tak jak Piłsudski stanął kiedyś. Mam do niego dużo żalu, bo nie lubił Ślązaku, bardzo nas nie lubił, no ale okej. Okay. I po prostu brakuje takiego Wiktora u nas, który... Albo Korfantego, który po prostu stanie... I to nie może... Ja twierdzę, nie musi być człowiek z ruchu związkowego, no tutaj... Ja myślę, że to ma być młody człowiek, bo oni mają pomysły, oni już się wychowali w tych czasach. Ja już jestem pomału, moje życie już będzie tylko końcówie, no. Ja trochę zacząłem wspaniałego dla mnie socjalizmu, potem mi wprowadzono kapitalizm, no i tak się pujam po prostu w tym kraju. Jeszcze już ci jako daj. Ja tylko chciałem nadmienić, że łatwo jest powiedzieć, znajdźcie człowieka, ja na przykład takiego człowieka widzę w Adamie. Uważam, że Adam byłby świetnym. Tak, ja rozumiem Adama, ja rozumiem, że on ma dużo pracy, naprawdę, ale to jest naprawdę człowiek na miejscu. Szczerze. Co to za ptak, no Jarku? No nie, już nie rób, Adamowi tutaj reklamy. Chyba na tym skończę. No po prostu, ale... Ja tak bym chciał na te pytania odpowiedzieć pod kątem może właśnie związków zawodowych. No, wydaje mi się, znaczy wiem, byłem ostatnio właśnie na szkoleniu w Szwecji, dla młodych liderów związków zawodowych. Analizowaliśmy sytuację w różnych krajach. No i jest jasne, że tam, gdzie jest wysokie uzwiązkowienie, właśnie kraje skandynawskie, jest zupełnie inna sytuacja w kraju. Zupełnie inaczej się żyje. Tak samo jest w Austrii, czy w ogóle w zachodniej Europie. Tam jest uzwiązkowienie na o wiele wyższym poziomie. Tam najmniejsze, chyba jest w Austrii, to jest 60% ludzi jest w związkach. A w Polsce jest to tylko 15%. I teraz tak, jako młody człowiek, tak ze swojej perspektywy, dlaczego ludzie młodzi właśnie ciężko do związków się zapisują? No bo na przykład Solidarność jest najstarszym związkiem zawodowym w Polsce, niestety. Średnia wieku chyba bodajże wynosi 54 lata, później jest chyba OPZZ i tam nawet Forum chyba jest najmłodsze, ma 48 średnią wieku. No więc widać, że brakuje sporo właśnie młodych ludzi. Też, ale na przykład ja uważam, że młodzi ludzie to w ogóle nie mają pojęcia w ogóle, co to są związki. Jakby nie przyszła Solidarność u nas pod zakład, to nigdy w ogóle nie myślałem o związkach zawodowych, żeby coś założyć. Dopiero podsunięto mi ten pomysł, że tak powiem, zainteresowałem się tym. A w szkole żadnych informacji nie mieliśmy, na żadnym BOS-ie, na PO. Niczego nas nie uczyli nigdy. Na przykład w skandynawskich krajach normalnie przychodzą związkowcy do szkół i uczą o właśnie o związkach zawodowych, od czego są uświadamiają. Brakuje u nas świadomości, tak myślę. Gdyby była świadomość, byłaby wiedza, to też byłoby inaczej. No teraz trzeba by dotrzeć po prostu do tych młodych ludzi i uświadamiać. Artur Wieczorek, Partia Zieloni. Ja pozwolę sobie troszeczkę odpowiedzieć ad vocem jakby do tego. Słuchajcie, kochani, nie wierzcie w to, że wszystkie nasze problemy w jakiś magiczny sposób rozwiąże jedna osoba. Że potrzebujemy jednego przywódcy, że potrzebujemy jednej osoby i ona będzie tym, który rozwiąże, który nam pokaże drogę i tak dalej, i tak dalej. Nie, słuchajcie. Na pewno nie Wiktor Orban, który w tym momencie zamyka bezdomnych w więzieniach, który wprowadza taką politykę, która jest represyjna wobec różnych grup społecznych. Wydaje się, że też nie znajdziemy takiej jednej osoby w Polsce, która po prostu pokaże nam, jak mamy robić. Słuchajcie,
Niech mi pan pokaże kogoś w Skandynawii, niech mi pan pokaże takiego przywódcę w Skandynawii. Proszę bardzo. Albo w protestach w Tahrir, który sam pewnie powoływał, albo w Occupy Wall Street, albo w całej Radzie. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, protesty na Tahrir, dokładnie tak. Dokładnie tak, 1% i tak dalej, i tak dalej. W Skandynawii mamy silne społeczeństwo obywatelskie. To jest, proszę państwa, to jest to, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy tych małych bohaterów na tym niskim poziomie. Potrzebujemy panów, państwa, potrzebujemy pana, żeby pan nie patrzył na kogoś, na jakiegoś wielkiego, jednego lidera, który za pana załatwi wszystkie problemy, tylko żeby pan próbował rozwiązywać te problemy na swoim poziomie, na miarę swoich możliwości i żebyśmy to wszyscy razem robili. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest bardzo dobry pomysł, bo my wszyscy mamy prawa, a zapominamy o nich. Nasze społeczeństwo staje się otępiałe. Produkują nam lemmingów. Edukacji nie ma, a my wszyscy wydajemy się jakimś marazmie żyjemy. Patrzymy jeden na drugiego, a jakoś to będzie. A jak będzie, no to już Piotrek powiedział. Bogdan Tymiński, bezrobotny od 8 lat. Chciałbym dwa słowa tylko może powiedzieć. Zgadzam się w pełni z przedmówcą, że przywódców to można znaleźć. Nawet na tej sali można znaleźć kilku albo nawet kilkunastu przywódców. Natomiast warto zadać pytanie, czemu mają oni przewodzić? Jaki program mają realizować? To jest chyba sprawa najważniejsza, żeby, tak jak pan Solidarności powiedział, świadomość ludzi wzrosła nieco. To jest sprawa podstawowa. Trzeba zbudować program, który będzie łączył ludzi i wtedy przywódcy zostaną wyłonieni, myślę, bez większych problemów. Tylko taki program, który ludzie zaakceptują. I to, co pan powiedział o inicjatywach lokalnych, jest szalenie ważne. Jest to budowanie tak zwanej postawy obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego budowanie. Niedawno czytałem taki wywiad z socjologiem, którym podał on, że w Polsce około 10% ludzi jest zaangażowanych w różnego rodzaju działalność obywatelską, aktywność obywatelską. W Skandynawii to jest 65-85%. Tego się nie zmieni u nas w ciągu jednego roku, w ciągu dwóch lat. To jest długi proces, który wymaga zaangażowania właśnie tych wszystkich ludzi, którzy tutaj przyszli między innymi i wielu innych. To wszystko, dziękuję. Słuchajcie, ja chciałem tylko odpowiedzieć koledze od Zielonych. Słuchajcie, według mnie, to jest moje troszkę też prywata, zawsze grupujemy się wokół liderów. Tak jest w ruchu związkowym, tak jest wyżej. Zawsze musi być lider. Znamy siebie jako społeczeństwo i wiemy, że jak się spotyka nas 10, to się zaraz gdzieś zaczną przegadywać różne interesy sobie, jeżeli wśród nich jest tam 5 liderów. Zawsze jest jeden lider i wokół niego się ludzie grupują. Inaczej tego nie da ten. Tutaj jeszcze panu chciałem odpowiedzieć, bo pan świetny temat podjął, tylko że zobaczą na politykę. Ale muszę wyrazić swoje zdanie w tym punkcie, ponieważ jest tak, że rzeczywiście my dobrnęliśmy do ściany jako społeczeństwo, jako obywatele, jesteśmy pod ścianą już, robotnicy. I jeżeli w krótkim czasie nie wypracujemy nowego otwarcia, nowego porozumienia społecznego, czyli według mnie nowego okrągłego stołu i nie wprowadzimy Polski w nowy system społeczny, to pakujcie walizki i uciekajcie. Jaki? To jest podstawowa rzecz. No właśnie, teraz przepraszam, że teraz przerwałem do tego mikrofonu, ale tak, była okazja. Roman Adler, historyk kultury pracy na Śląsku. Ja zwróciłem uwagę na 2-3 takie wątki w wypowiedziach kolegów związkowców, które otwierają tą perspektywę programu. Ja bym to tak widział. Pierwsza rzecz to jest wyjście związkowców poza sprawy zakładowe. I to, co usłyszałem od kolegi z odkrywki, to dla mnie to jest jakby realizacja pewnego konceptu, który staram się też już od jakiegoś czasu na właśnie. Komitety wyborcze do samorządów lokalnych. Ale teraz odpowiedzmy sobie na pytanie dlaczego? Po co takie coś? Po co do wyjścia? Nie tylko po to, żeby poszerzyć wam związkowcom bazę. Nie. Po to, żeby dać tym ludziom, którzy zostali poprzez
niestety, ale deregulację, czyli pozbawianie nas, pracowników, praw pracowniczych, wypchnięci w tą strefę, którą się tak eufemistycznie nazywa prekariatem. Czyli ludzie, którzy pracują, a nie są pracownikami. My musimy dla nich znaleźć formułę. I ta formuła może pójść przez samorządy i społeczności lokalne. Ale teraz jest jakby trzeci moment. Co dalej? Czy to mają być działania w samorządach, czy nacelowane na samorządy lokalne pod szczytem związkowym? Moje zdanie jest troszkę inne i staram się je, gdzie mogę, propagować. Otóż jest po marszu 200 tysięcy taki moment. Owszem, ten marsz niczego nie załatwił i to macie rację, ale on otworzył, on podniósł nas z kolan. I jest taki moment, w którym możemy pchnąć ludzi w kierunku tworzenia pewnego ponadpartyjnego ruchu. Ruchu, który ja określam jako pracowniczo-patriotyczny. I komitety wyborcze oparte o doświadczenia, sprawność organizacyjną związków zawodowych, które by uruchomiły akcje takiego ruchu w wyborach samorządowych najbliższych, są w stanie wykreować naprawdę nową jakość w Polsce. Ale po co? Ja jestem historykiem, ja jestem troszkę archeologiem idei. Tej idei tą ideę powinniśmy wszyscy pamiętać, ale może nie wszyscy chcą. Otóż była jedna taka idea w 1981 roku, do której trzeba wrócić. Idea samorządnej Rzeczpospolitej. I trzeba, żeby ten ruch, jeśli by powstał, w oparciu o związki zawodowe, doprowadził do powołania czegoś, co ja określam jako rodzaj parlamentu obywatelskiego, który powstanie równolegle do tych oficjalnych i prawnie gwarantowanych. Parlamentu obywatelskiego, który będzie oparty o międzyzwiązkowe komitety protestacyjno-strajkowe, o samorządy, które ewentualnie udałoby się uchwycić i który zacznie wyrażać wolę społeczeństwa, czy jak niektórzy wolą mówić, wolę narodu. I wtedy naprawdę pojawi się ten zbiorowy lider. Nie jedna postać. Oczywiście będzie się kreowało liderów, ale powstanie zbiorowy lider. I tego już nie będzie można pomijać. I ta rola związków zawodowych, oprócz tych bardzo ważnych spraw, o których mówił kolega z Solidarności, żeby na każdym zakładzie walczyć o społecznego inspektora pracy, żeby te podstawowe, życiowe dla pracownika sprawy załatwiać, ta rola związków zawodowych to jest w moim przekonaniu ten krok, który albo w ciągu tego roku zrobimy, albo teraz już nie wrócimy na kolana, tylko zaczniemy pełzać. Pełzać w błocie. Ja proponuję, żeby film puścić w niedzielę w ramach tej dyskusji na temat różnych metod działania. Rozumiem, że mało czasu mamy. Jest mało czasu, mamy go pilnować. Jestem skłonny co najwyżej o 5 minut skrócić przerwę, żeby jeszcze jeden czy dwa głosy, jeżeli ktoś ma silną potrzebę zabrać się głos. Chciałem tylko powiedzieć tam do pana pod ścianą, co siedzi. Proszę pana, szukanie osoby, która by poniosła ten ciężar odpowiedzialności za jakiś ruch społeczny w Polsce, to jest sprawa z kosmosu. No, nie, bynajmniej dla mnie, tak? Wie pan, ja działam, wydaje mi się skutecznie, ale też patrzę realnie na sprawy. To, co robimy dzisiaj, chęć wyjścia z zakładów pracy do społeczności, do mieszkańców miast różnych, do ludzi, którzy są zatrudnieni na śmieciówkach, do ludzi poszkodowanych przez prawo. Wydaje mi się, że to już jest na pewien sukces, tak? Bo pan nie wie na przykład, co się dzieje w moim lokalnej społeczności, gdy ja jadę do Głuchołaz. Unią siedź tu i pilnuj swoich spraw, bo ty powiedziesz, że Głuchołaz, a tutaj nikt nam nie pomoże, nikt nam ręki nie poda, jak zaczniemy pomóc. Powiem panu, macie Facebook, komórki i tak dalej. Mamy też służby. I to służby rozbudowane, proszę pana, nie tak jak w latach 80. Dzisiaj każdy nasz ruch
Ja jestem dokładnie zdaję sobie sprawę, że jestem co dzień monitorowany, że tak powiem. O. Ja wsiadam do samochodu, sprawdzam, czy mam koła dokręcone. Pan nie patrzy na to, patrzy pan, czy światła się świecą. A ja nie, ja sprawdzam co innego. Wie pan, życie nas nauczyło dużo przykrych, ja tutaj nie mówię o konsekwencjach bycia związkowcem, bo te konsekwencje są naprawdę dużo dalej idące. To są drastyczne sytuacje. Tu koledzy ponieśli obydwaj kosztem swojej pracy, swoich dochodów, pozbawionych dochodu, utrzymywania rodziny, kosztem załatwienia spraw dla innych. My to robimy nie za pieniądze. Ja nie pojechałem do Buchowa, żeby się pokazać, bo ja w społeczności lokalnej bohaterskiej jestem bardzo znaną osobą. I ze swoich radykalnych pociągnięć. Natomiast powiem panu, co mi się podobało 14 września. Był tam młody człowiek, byłem pod ministerstwem, 11 września, byłem pod ministerstwem gospodarki, z Piotrem Kretem. Przemawiali różni związkowcy. Ze Śląska, z Solidarności, ze Śląska, z kopalń, z OPZZ-u, z Forum. Otrzymywali brawa swoich kolegów, petardy i tak dalej. Natomiast wyszedł młody człowiek, młody, inteligentny facet i mówi, że on jest od sprawy akta. I on pokazał nam, jak robić, jak pociągnąć za sobą ludzi. Nie w ten sposób, że petardy, opony, palenie i tak dalej. To jest przeszłość lat 80. Od tego trzeba odejść. Teraz trzeba naprawdę ludzi młodych zaangażować w to, że i tutaj nie jedna osoba, tutaj musi być rzesza ludzi. My tutaj zgromadziliśmy się, tak jak pan powiedział, przez Facebooka. Ja ani Jarka wcześniej nie znałem, ani Piotrka. Zgraliśmy się, dokonaliśmy rzeczy niemożliwej, można by powiedzieć, bo ludzie no, pogadają, jak ktoś jest na Facebooku, to by widział takie obrazki. W Bułgarii napierdalanka, w Grecji napierdalanka, wszędzie w całej Europie, a w Polsce siedzi gość przed komputerem. Trzeba zniszczyć Tuska, trzeba zniszczyć Platformę Obywatelską. No tak Polacy walczą, że tak dzisiaj walczy polska młodzież. To nie są lata 80, bo ja to udzieliłem ostatnio wywiadu tutaj Magdzie Ostrowskiej do trybuny. I powiedziałem, brak jest nam dzisiaj solidarności, tej solidarności z lat 80. Brak jest tego ruchu społecznego, gdzie wtedy związków nie było. Związki zakładało się nielegalnie, tak jak pan powiedział, faksy były pozamykane i tak dalej, bibuły nie można było dostać i tak dalej. Dzisiaj to wszystko jest legalne, tylko trzeba chęci, nie pisania przed internetem, trzeba się ruszyć do ludzi. My wiemy, że ludzie, no tutaj nie jednemu z kolegów też było ciężko, bo finansowo siedzą, no leżą, można powiedzieć, tak? I staraliśmy się jakoś tak zorganizować, żeby chociaż kilka osób z tych najbliższych miejscowości pojechało, żeby zaznaczyć tą naszą obecność. Listy pościągaliśmy, jak pan mówił wcześniej, poprzez maile, poprzez pocztę. Zgraliśmy się, podpisywaliśmy, wysłaliśmy, pojechaliśmy do tego gościa. Wstawiliśmy oko w oko z tym gościem, żeby mu pokazać, że nie ma przyzwolenia, nie będzie przyzwolenia w Polsce takiego, żeby tak pracodawcy traktowali swoich pracowników. Jak pan wie, tu co było mówione, obcinanie palcy, bicie kastetami, czy rola kierowcy, który zablokował Warszawę, bo nie miał innego wyjścia, bo do tego sytuacja go zmusiła. Dlatego mówię, to nie jest walka pojedynkę, my musimy się zgrać, naprawdę. Jest tu bardzo dużo młodych, zaangażowanych ludzi, uważam, że powinni się również włączyć w takie akcje. Proszę państwa, chcę zwrócić do kwestii dydaktyki. Tutaj była wspomniana sprawa, że młodzieży się nie uczy o związkach zawodowych i solidarności. Dziwię się państwu, że nie korzystacie z rzeczy gotowych. Nic nie trzeba robić, żadnej sieci powiązań, a mianowicie biblioteki rejonowe i w ogóle biblioteki. Bibliotekarz to też człowiek i też zdarza się, że po prostu ma dosyć tego. I proszę państwa, biblioteka jest gotowym miejscem przekazu informacji o związkach zawodowych. Dlaczego się tego nie wykorzystuje, skoro w moim mieście przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi bardzo często wykorzystują biblioteki rejonowe jako miejsce informacji o swoich działaniach. Widzę ostatnia kampania dotycząca pieniędzy podziałów, które zrobiła prezydent miasta. I proszę państwa, jest was tutaj bardzo dużo wspaniałych młodych ludzi piszących. Dlaczego nie zrobicie małego, to może być nawet tej wielkości, informacji, co to są związki zawodowe, jak są. W bibliotekach dla dzieci, młodzieży możemy to przekazywać. Mogą państwo nie wiedzieć, ale miasto nasze przesunęło, poszerzyło działalność bibliotek o tak zwane działania na rzecz środowiska. Czyli w ramach naszego pensu robimy różne wycieczki, pogadanki na rzecz szkół, przedszkoli i tak dalej. I nie ma problemu, żeby ktoś, kto na przykład sam poczuwa się z wami do wspólnoty, robił takie pogadanki w szkołach, przedszkolach i tak dalej na poziomie intelektualnym młodzieży. I to jest przez was niewykorzystywane. W różnych, jak widzę, koleżanki z województwa, czy z powiatu, z Bełchatowa, z Brzezin,
jedyna biblioteka w Brzezinach. I tam, proszę Państwa, wójt czy burmistrz wykorzystuje bibliotekarki czy samo miejsce jako miejsce informacji. Nikt nie sprawdził z Was i Wy jesteście takimi samymi podatnikami, macie prawo korzystać miejsce biblioteka jako informacja, bo biblioteka ma za darmo komputery, za darmo jest sieć internetowa. Proszę powoli zmierzyć. I właśnie o to mi chodzi. Czyli kończę tym, że macie źródło i macie miejsce idealnej sieci, która została, jest stworzona w całym kraju. Dziękuję bardzo. Już teraz to, co mówimy, to się odbywa kosztem przerwy, więc ostatnie obiecamy. Dobrze, postaram się bardzo krótkie pytanie, bo panowie mówili o problemie wysokiego i niskiego uzwiązkowienia. Bo jest takie na przykład państwo jak Francja, w którym uzwiązkowienie jest najniższe w Europie, jest to 8%. Ale prawo pracownicze chyba są tam w dużo lepszym stanie niż Polska i Piotr Ostrowski na przykład ostatnio w wywiadzie dla magazynu Kontakt powiedział, że może to jest droga, bo nie o to chodzi, że tam jest dużo związkowców, tylko po prostu oni bardzo dobrze komunikują się ze społeczeństwem, potrafią bardzo łatwo zmobilizować, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy osób na manifestacje i tak dalej. Może to jest droga rozwoju, nie wiem co panowie o tym sądzą, to jest raczej pytanie, takiej w drodze rozwoju związków zawodowych w Polsce, czyli raczej małe struktury, bo tego nie zwiększymy do 90% nagle, ale potrafiące mobilizować duże masy ludzi. To jest temat, który będzie intensywnie, bardzo cieszę się, że to było, który będzie intensywnie dyskutowany podczas niedzielnego spotkania poświęconego różnym metodom walki o te postulaty socjalne, pracownicze i inne społeczne.